Tektron.pl przedstawia nowy zasilacz awaryjny marki IPS, dedykowany do pracy, współpracy z pompami do pieców centralnego ogrzewania. Jest to zasilacz stojąco-wiszący, można postawić go na podłodze, na półce. Również możliwość powieszenia, tutaj mamy uchwyty na ścianie. Zasilacz posiada dwa gniazda wyjściowe, szuko. Tutaj mamy włączenie akumulatora. Posiada wyświetlacz LCD z możliwością konfiguracji. O tym za chwilę. Do zasilacza dołączono tylko i wyłącznie na tą chwilę nagrywania tego materiału angielską instrukcję obsługi. Tutaj dystrybutor, importer przekazał informację, że wkrótce pojawi się również w wersji elektronicznej polska instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o konfigurację zasilacza, mamy bardzo tutaj dużo możliwości. Możemy sobie ustawić napięcie wyjściowe pracy zasilacza, pracy z akumulatora. Może to być 220, 230 czy 240 V. Również częstotliwość można tutaj ustawić, 50 albo 60 Hz. Oraz, co ważne, to jest bardzo fajna opcja. Tego nie ma żaden zasilacz, czy nawet ZTEC, seria ZTEC, czy jakiś Chemod, czy Intex, czy coś w ogóle innego. Możliwość ustawienia napięcia ładowania akumulatora. Jeżeli na przykład akumulator by pracował w bardzo niskiej temperaturze, w okolicach 0 na przykład, tak? Albo odwrotnie, bardzo wysokiej, typu 30 stopni, czy nawet wyższej, korygujemy te napięcie ładowania. Jeżeli jest niska temperatura, troszeczkę podwyższamy niż nominalnie to wynosi. Jeżeli jest wysoka, to obniżamy. Tutaj standardowo mamy napięcie takie forsujące, jest to 14,1 i tutaj możemy ustawić sobie napięcie w przedziale 13,6 do 15 V. Oczywiście tutaj trzeba wspomóc się specyfikacją akumulatora, jakie on tam też ma możliwości. Napięcie takie podtrzymujące, czyli dalszej pracy po tym forsującym, standardowo jest 13,5, tutaj można sobie ustawić 13,2 do 14,6. Sygnalizacja niskiego poziomu napięcia akumulatora. W zależności od innych zasilaczy, np. ZTEC 500 jest to, powiedzmy, i odłączenie jest około 10,5 V. Tutaj mamy 10,8 i tutaj możemy sobie ustawić próg od sygnalizacji, co chciałem tutaj podkreślić, 9,6 do 13 V. Odłączenie odbiorników od akumulatora standardowo jest 10,2. Tutaj możemy sobie ustawić napięcie 9,6 do 11,5. Gdy jest wymagane generalnie jak najdłuższe podtrzymanie napięcia kosztem, że tak powiem, żywotności akumulatora, jest to bardzo fajna opcja, lub też odwrotnie. Żeby zachować pełną żywotność, najdłuższą żywotność akumulatora, a mamy jakieś dosyć częste rozładowania, lub ten zasilacz posłuży nam gdzieś w jakimś pojeździe serwisowym, jakimś może kamperze, nie wiem, to można sobie tutaj ustawić te wyższe napięcie odłączenie, żeby wydłużyć ilość cykli życia akumulatora. Prąd ładowania w wersji to jest 300-watowe urządzenie, jest to 10 A. I tutaj można sobie ustawić ten prąd, czyli maksymalny, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A. Czyli do takiego zasilacza można podłączyć akumulator, nie wiem, 7 Ah czy 12 i ładować go tym niewielkim prądem 1 A. Oczywiście no, 7 Ah akumulator to jest przesada tego typu zasilaczy, ale jest oczywiście taka możliwość. Tutaj jest funkcja oszczędzania energii.
ale to działa tylko podczas pracy z akumulatora. Działa na takiej zasadzie. Tu są takie jakby dwa tryby. Pierwszy tryb to jest, jeżeli nie ma obciążenia na wyjściu, czyli na przykład jest bardzo proste urządzenie, jakieś załączane termikiem, jakimś, nie wiem, no właściwie tak, termikiem czy ręcznie. Urządzenie wtedy pobiera bardzo tam już niewielki prąd z akumulatora i co jakiś czas, co parę sekund próbuje, czy na wyjściu jest obciążenie. Jeśli jest, uruchamia się i za tym idzie odbiornik i zaczyna pracować. Tutaj mamy dwa tryby, albo włączony, albo wyłączony, z czego ustawiamy sobie próg zadziałania. Minimalny to jest 3% nominalnego tego obciążenia zasilacza, czyli to będzie kilka watów. Druga opcja to, jeżeli urządzenie nie jest obciążone, to wyłączy się na przykład po minucie lub po dłuższym okresie. Można sobie to ustawić albo minutę, albo do 99 minut. Może zasilacz startować automatycznie po pojawieniu się sieci. Oczywiście to można też wyłączyć. Tutaj jeszcze jest taka opcja, której, że tak powiem, jeszcze nie ogarnąłem. Na tą chwilę nie wiem, co autor miał na myśli, tak powiem. Jak to fizycznie pracuje, nie mogę dojść do tego wcześniej testując ten zasilacz. No, generalnie instrukcja jest dosyć tak rozbudowana, jeżeli tutaj mamy ją oceniać, oczywiście tylko na razie po języku angielskim. To jest tyle w prezentacji zasilacza. Zapraszamy do obejrzenia innych testów zasilaczy oraz też próby testu tego konkretnego modelu na naszym kanale tektron.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam.